Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o pszenicy dla drobiu, czyli głównym składniku pokarmowym dla kur. Oczywiście, jeżeli sobie wpiszecie w wyszukiwarce w YouTubie pszenica dla kur Spacja Dobo, czyli nazwę mojego kanału, to wyskoczy Wam film o pszenicy, taki specjalistyczny, w którym mówię mniej więcej, jakie składniki, jak to wygląda, co pszenica w sobie zawiera i tak dalej. Natomiast dzisiaj powiem Wam, ile tej pszenicy mniej więcej powinniśmy kurom podawać, jak ją podawać, no i z czym ją podawać i tak dalej. Musicie wiedzieć, słuchajcie, że pszenica, jeżeli chodzi o ten pokarm, to jest podstawa w żywieniu kur. Tak robili ludzie kiedyś, tak robią ludzie teraz, jest to we wszystkich składnikach pasz i nie tylko. Jest to po prostu podstawa żywienia. Może zabraknąć, słuchajcie, wiele różnych rzeczy, jeżeli chodzi o pokarm dla kur, natomiast pszenicy zabraknąć nie może. Myślę, że osoby, które się nawet na drobiu w żaden sposób nie znają, wiedzą, że pszenica jest raczej podstawą. Przechodząc dalej, jeżeli chodzi o samą pszenicę, słuchajcie, w sobie, to ważne jest to, żeby ją podawać regularnie. Pszenica zawiera bardzo dużo różnych składników, które powodują wpływ, nie tylko jest dobry na nieśność, ale również, słuchajcie, powoduje to, że kury lepiej się czują, lepsza jest struktura, jeżeli chodzi o jajko i tak dalej. Także ma bardzo dużo różnych zastosowań, o których musimy po prostu pamiętać jako hodowcy. Także pszenica to jest, słuchajcie, minimum, to jest w ogóle jakakolwiek podstawa. Są ludzie, którzy żywią tylko pszenicą, ale to też nie jest dobre, ponieważ wtedy kury po prostu słabo się niosą i są mało odporne na warunki atmosferyczne, ponieważ no, nie mają dobrej odporności. Odporność nie tylko kształtuje się przez to, że kury wychodzą i się jakby tak hartują, ale również przez to, że jedzą odpowiedni pokarm. I jak często podawać tą pszenicę? Pszenicę, słuchajcie, dla kur powinniśmy starać się podawać najlepiej 2 razy dziennie. Najlepiej podawać rano i najlepiej podawać po południu. Nie mówię tu o warunkach fermowych, tylko mówię do wszystkich ludzi, którzy mają od 5 kur do 350, powiedzmy. No i jeżeli sobie założymy, że tyle mniej więcej macie, to jest informacja dla Was. Jeżeli macie więcej, to pewnie już macie fermę, a jeżeli macie mniej, to najprawdopodobniej kur nie macie w ogóle, więc też Was ten temat bardzo nie interesuje. Więc podajemy 2 razy dziennie. Podajemy, słuchajcie, najlepiej rano, jak kury tylko wstaną, i podajemy po południu. Oczywiście ważne jest to, że pszenicy, słuchajcie, nie musimy tak podawać na sucho, ale pszenica, co ważne i powinniście o tym pamiętać, jest takim suchym rodzajem pokarmu, który możecie rzucić wszędzie. Nie bójcie się, że to będą jakieś zanieczyszczenia czy cokolwiek. W większości przypadków u Was na wybiegu, czy też w korytku, czy w jakimś tam karmidle, jak najbardziej możemy suchą pszenicę rzucić i ta pszenica, uwaga, może leżeć, słuchajcie, nawet 24 godziny. Tu 3-4 dni bym nie zalecał, zresztą to kury i tak zjedzą, ale to chwilę może poleżeć, ponieważ jest to suchy pokarm, czego na przykład nie możemy zrobić, kiedy będziemy kurom gotować jakieś buliony albo dawać ziemniaki parowane. Wtedy tego zrobić nie możemy. Natomiast jeżeli chodzi o pszenicę, to jak najbardziej tak. Kolejna, słuchajcie, kwestia, jeżeli chodzi o dawanie pszenicy, to oczywiście nie dajemy tylko tak na sucho. Możemy dawać z parowanymi ziemniakami, z jakimś bulionem. Możemy rzucać tak, dodatkowo gotować kurom jakieś warzywa. Także możliwości jest do woli, ile chcemy. Trochę trudno jest, słuchajcie, miarkować pszenicę, ponieważ tak naprawdę musimy mniej więcej sobie założyć, jeżeli ktoś patrzy na opłacalność, ile mniej więcej kura tej pszenicy, ile w ogóle tego pokarmu je. No i wtedy nie dajemy samej pszenicy, ale dajemy też kukurydzę, jakąś tam śrutę. No w zależności po prostu, jak chcemy te kury karmić, to wszystko musimy sobie przeliczyć. Ale pszenica to jest podstawa. Też niektórzy hodowcy mówią, że ile bym nie rzucił kurom tej pszenicy, to one zjedzą wszystko. Oczywiście, słuchajcie, tak jest, no też z drugiej strony bym nie przesadzał, bo jeżeli kury są naprawdę najedzone i nawet wyniesiecie im zaraz czy pszenicę, czy jakikolwiek inny produkt pokarmowy, to żeby one jadły, no to raczej może się okazać, że nie będą bardzo zainteresowane. Natomiast w większości potwierdzam faktycznie, jeżeli im rzucicie, to zjedzą tyle, ile im tej pszenicy dacie. Dlatego tu też z tą pszenicą bym nie przesadzał i to jest też dla Was, słuchajcie, taka przestroga i tutaj chcę Wam powiedzieć, że przejedzona kura to też nie jest kura, która będzie zdrowa i to nie jest kura, która się będzie dobrze niosła, ponieważ ona wtedy jest ociążała, ospała i to też nie jest dobre. We wszystkim trzeba znaleźć wspólny złoty środek, no i tutaj wiem, że Wy jako hodowcy piszecie mi często w komentarzach, jak karmicie kury i super, ja nie mam żadnych zastrzeżeń, bo w większości przypadków jest to bardzo okej. Natomiast trzeba pamiętać też o jednej bardzo ważnej rzeczy, żeby, słuchajcie, nie mieszać tego również z innego rodzaju pokarmem. Jeżeli macie gołębie, tak jak ja mam gołębie, jeżeli macie przepiórki, jeżeli macie jakieś inne zwierzęta, to ważne, słuchajcie, jest to, żeby dawać tylko tym zwierzętom to, co one powinny jeść. To znaczy, nie wyobrażam sobie, oczywiście są wyjątki, o których zaraz wspomnę, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby, słuchajcie, dla pokarm dla przepiórek dawać również kurom. Oczywiście, jak ktoś powie, to ptaki, to ptak, oczywiście, ale jeżeli zależy nam na nieśności, na zdrowotności, to powinniśmy karmić tym, co jest dla danego zwierzęcia dobre. My czasami faktycznie, zresztą to widzicie na nagraniu, że czasami coś tam zostanie po gołębiach, dajemy kurom, ale to wszystko jest sprawdzone i faktycznie
akurat te produkty kurom podawać można. Natomiast jeżeli nie jesteście pewni, to ja bym tego po prostu nie dawał. Wracając do kwestii pokarmowych, jeżeli chodzi o pszenicę, słuchajcie, to tak jak wspomniałem, o wielu produktach możemy zapomnieć, ale o pszenicy zapomnieć nie możemy. Warto pszenicę kupować, słuchajcie, jeżeli wy nie macie u siebie w gospodarstwie, warto kupować w większych workach, w większych ilościach, jeżeli macie ją gdzie przetrzymać, po prostu nic się z nią takiego nie stanie, jeżeli oczywiście macie worki, jakieś piwnice, warto to zrobić. Nie wiemy, jakie ceny pszenicy będą później, myślę, że to raczej super ceny się nie zapowiadają ze względu na to, że no sami wiecie, jak to było sytuacja ze wschodem. Więc wracając, jeżeli chodzi o samą pszenicę w sobie, no to tutaj to jest główny składnik pokarmowy. Może ja nie mówię, słuchajcie, o żadnych nowościach, ale mówię o podstawach, o których każdy hodowca po prostu musi wiedzieć. I to nie jest ważne, czy wy macie kury ozdobne, czy wy macie brojlery, czy wy macie nioski, czego wy nie macie. Po prostu, jeżeli jest to kura, to pszenica to jest podstawa. I to każdy hodowca i każda osoba wam to po prostu powie, że tak to wygląda. Oczywiście są innego rodzaju zboże. Dzisiaj jest tylko o pszenicy, natomiast również inne rodzaje zbóż możemy podawać, ale pszenica jest najlepsza. Ona jest najlepsza z tych wszystkich zbóż, czy to żyto, czy pszenżyto, owies, jęczmień, słuchajcie, co by to nie było, pszenica jest dla kur najlepsza. To jest podstawa. Oczywiście inne też są bardziej szkodliwe zboża, mniej szkodliwe, to też odsyłam, żebyście sobie wpisali zboże dla kur Spacja Dobo, jak sobie odczytacie, odszukacie mojego filmu, to tam mówiłem o tych zbożach, czym się charakteryzują, które są lepsze dla kur, które nie, to sobie proszę odszukać i tam sprawdzić, jak kogoś to interesuje. Natomiast wracając, słuchajcie, jeżeli chodzi o samą w sobie pszenicę, już tak podsumowując odcinek, jak widzicie, po prostu trzeba ją dostarczać, nie można się bez niej obyć, to nie jest tak, że kury przejdą i będą tylko jadły warzywa, no to takiej opcji nie ma, to znaczy taka opcja jest, no ale wtedy zobaczycie, co się stanie z kurami. Pamiętajcie, żeby ta pszenica była, możecie zrobić sobie taki eksperyment, na pół dnia pszenicę w ogóle odstawić i zobaczycie, co się stanie z nieśnością. Diametralnie spadnie. Oczywiście nie mówię o osobach, które karmią paszą pełnoporcjową, bo wtedy pewnie kura nawet nie zauważy dużej różnicy. Mówię o osobach, które starają się karmić w miarę naturalnie. Po prostu jest to podstawa i trzeba o tym pamiętać. Gdzie ją sypać, gdzie jej nie sypać, to już mówiłem. Na co zwracać uwagę, jak karmić, to już mówiłem, jak często podawać, też już mówiłem, też nie trzeba, słuchajcie, koniecznie dwa razy dziennie, bo nie każdy ma czas, ktoś tam pracuje, ma szkołę, jakieś zajęcia, więc nie musi tego robić, najlepiej, żeby było to właśnie stosowane dwa razy w ciągu dnia, rano i właśnie najlepiej po południu i wtedy wszystko powinno być ok. Jeżeli się jakieś, słuchajcie, pytania do mnie pojawią, to oczywiście śmiało piszcie w komentarzu, ja się postaram na wszystkie pytania odpowiedzieć. Myślę, że ten temat jest bardzo ważny, także ogromna prośba oczywiście o łapkę w górę i subskrypcję, dzwoneczek, żebyście dali znać w komentarzu, co myślicie, czy odcinek był dla was przydatny. No i też możecie jeszcze raz napisać, jak wy karmicie kury, na co wy zwracacie uwagę przy właśnie karmieniu drobiu. Bo wiem, że czy jesteście małymi hodowcami, czy dużymi, to raczej ten temat was nie ominie i musicie coś na ten temat wiedzieć, żeby w ogóle właśnie kury hodować, żeby się nimi zajmować. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!